Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Dzisiaj jest środa, 6 marca. Na wstępie chciałbym przytoczyć hasła, które będą nam dzisiaj towarzyszyć. Pierwsze z nich to hasło wyjęte ze 121 psalmu, 7 wiersz. Pan strzec będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. A drugie hasło zapisane jest w 17 rozdziale Ewangelii Jana, 15 wiersz. Jezus modlił się: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Czas pasyjny, który przeżywamy, to czas, w którym rozważamy historię męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale to również czas, który przybliża nas do tajemnicy Jego zmartwychwstania. W dzisiejszym tekście, który wyjęty jest z Ewangelii Jana, słyszymy fragment Jego modlitwy, Jezusowej modlitwy, którą wypowiedział tuż przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. Jest to modlitwa pełna miłości, modlitwa pełna troski o Kościół, o Jego uczniów, o nas. Jezus prosi Ojca nie tylko za apostołami, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu, dzięki słowu apostołów będą wierzyć w posłannictwo Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Jezus modli się za wszystkich chrześcijan, którzy żyli, żyją i będą żyć na ziemi. Zatem Jezus modli się także za każdego z nas osobiście. A jaka jest treść tej modlitwy? Otóż Jezus prosi Ojca o trzy rzeczy: o chwałę, o jedność i o ochronę. Po pierwsze, Jezus prosi Ojca, aby Go obdarzył chwałą, którą miał u Niego, zanim powstał świat. Czy to znaczy, że Jezus chciał wrócić do swojej dawnej chwały kosztem naszego zbawienia? Nie, wręcz przeciwnie. Jezus chce, aby Jego chwała objawiła się w Jego uniżeniu, Jego posłuszeństwie aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus chce, aby Jego chwała była chwałą miłości, która daje życie za innych. Jezus chce, aby Jego chwała była chwałą Ojca, który Go posłał na świat, aby zbawić wszystkich ludzi. Jezus chce, aby Jego chwała była chwałą Ducha Świętego, który Go napełniał mocą i prawdą. Jezus chce, aby Jego chwała była naszą chwałą, abyśmy i my mieli udział w Jego życiu wiecznym, w Jego Królestwie. Po drugie, Jezus prosi Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, jak On i Ojciec stanowią jedno. Czy to znaczy, że Jezus chciał, abyśmy byli jakimś bezosobowym zbiorowiskiem, które nie ma własnej tożsamości, nie ma wolności, nie ma własnego zdania? Nie, wręcz przeciwnie. Jezus chce, abyśmy byli jednością w różnorodności, która szanuje i docenia dar każdej osoby, każdej wspólnoty. Jezus chce, abyśmy byli jednością w miłości, miłości, która przebacza, miłości, która jednoczy, miłości, która służy i dzieli się, miłości, która buduje i wspiera. Jezus chce, abyśmy byli jednością w prawdzie, prawdzie, która szuka i głosi, która broni, która oczyszcza i uświęca.
Jezus chce, abyśmy byli jednością w duchu, który nas prowadzi, który nas umacnia i pociesza, który nas odnawia i ożywia. I w końcu Jezus prosi Ojca, aby nas ustrzegł od złego. Czy to znaczy, że Jezus chciał, abyśmy byli wolni od wszelkich doświadczeń, trudności, cierpień? Nie, wręcz przeciwnie. Jezus wiedział, że na tym świecie spotkamy się z przeciwnościami, prześladowaniami, trudnościami. Jezus wiedział, że na tym świecie będziemy musieli walczyć z grzechem, będziemy musieli walczyć z pokusą. Jezus wiedział, że na tym świecie będziemy potrzebowali wiary, nadziei i miłości. I dlatego Jezus chce, abyśmy byli chronieni od złego, które zagraża naszemu zbawieniu, które oddala nas od Boga, które niszczy naszą godność i wolność, które zabija naszą miłość i naszą radość. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, pamiętajmy, że Jezus modlił się za nas. Nie zapominajmy o tym, gdy stajemy przed wyborami i konsekwencjami tych wyborów. Nie zapominajmy o tym, gdy doświadczamy radości, ale i smutku. Bo Jezus modlił się za nas, abyśmy byli Jego wiernymi uczniami, abyśmy byli Jego solą, Jego światłem, abyśmy byli Jego Kościołem i Jego świadkami. Niechaj Bóg Wszechmogący nam w tym wszystkim błogosławi i pomaga każdego dnia, także i dzisiaj. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.